Super Max ratuje ziemię! Oraz kolejny Super Królik i jego wierny towarzysz Zum Zum ratują ziemię! Super Królik! Zum Zum! Wspólnie odlatują na skrzydłach wiatru, by dokonać kolejnych bohaterskich czynów! Te balony wydają śmieszne dźwięki! Wcale nie tak łatwo je zawiązać na supełek! Proszę, wszystkie trzy balony są gotowe! To będzie najfajniejsza praca domowa w historii! Ojoj! Super Królik! Zum Zum! Cześć, Super Króliku! I Zum Zumie! Zrobimy z tych baloników układ słoneczny. To praca domowa do szkoły. Ten wielki balon będzie słońcem! Wiecie, tym, które świeci na niebie. Widzicie? Tutaj mam obrazek. A najmniejszy balonik będzie księżycem. Księżyc to wielka kula, którą widać nocą przez okno. A ten balonik będzie naszą planetą, Ziemią. Widzicie? Zielone kawałki to ląd, tu mieszkają króliki. Niebieskie to woda, tu żyją ryby. Musimy się skupić na naszej pracy domowej. Więc idźcie się bawić gdzie indziej, zgoda? Może Super Królik i Zum Zum powinni się rozejrzeć, czy nie trzeba uratować jakichś zabawek? Super Królik! Zum Zum! Na jakiś czas mamy ich z głowy! Teraz musimy dokładnie okleić baloniki masą papierową. Masa jest bardzo kleista. I glutowata. Masą papierową baloniki, a nie swój nos. Nasze super króliki dorwały i ciebie. Okleiłyśmy wszystkie baloniki. Musimy zaczekać, aż wyschną. Aha! Wiem, jak wysuszyć je szybciej. Zaraz wracam.
Miałaś świetny pomysł z tym wentylatorem. Gotowe. Możemy je pomalować. Dobrze. Ja pomaluję księżyc i słońce, a ty ziemię. Jest najtrudniejsza, ty ładniej malujesz. Zgoda. Księżyc jest już gotowy. Nic nie szkodzi, Luizo. Spójrz. Księżyc czasem tak wygląda. No to teraz mamy półksiężyc. Luizo, zobacz jak słonecznie. Oj tak, może powinnyśmy skoczyć po okulary słoneczne. Nasza ziemia jest piękna, prawda? Jest nie z tej ziemi. O nie! Słyszysz to, co ja? O! Ojej! Oj! Super Królik! Dziękujemy, Super Króliku! I Zum Zumie! Uratowaliście ziemię! Uciekający pociąg mknął coraz szybciej. Był tylko jeden bohater, który mógł go złapać, zanim się rozbije. Super Króliczek! Przyniosłam namiot, Ruby. Poćwiczmy rozbijanie. Przyda nam się to, żeby zdobyć następną sprawność. Dziękuję, Valerio. Pomogę ci zanieść go do ogrodu. Super Króliczek! Max! Co ty wyprawiasz? Super Króliczek! Słuchaj swojej ulubionej audycji w domu, braciszku. Valeria i ja musimy poćwiczyć rozbijanie namiotu. A to wcale nie jest łatwe. Na szczęście mamy instrukcję. Super Króliczek! Dziękuję, Super Maxie! Straszliwy potwór był na wolności. Wszystkie króliczki w mieście znalazły się w niebezpieczeństwie. To zadanie dla Super Króliczka. Dobrze, wszystko przygotowane, możemy zaczynać. Gotowa, skautko Valerio? Tak jest, skautko Ruby. Musimy najpierw zajrzeć do instrukcji. Tak. A gdzie jest instrukcja? No, nie mam pojęcia. Super Króliczek! Max, prosiłam cię, żebyś się tu nie bawił. Staramy się rozbić namiot. To nie jest łatwe. Musimy zajrzeć do instrukcji. Znalazłam! Ha, świetnie! Max, teraz zaczniemy rozbijać namiot. Więc znajdź sobie inne miejsce do zabawy, dobrze, Max? Super Króliczek! W porządku, możemy zaczynać. A
Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. Alarm, alarm. Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. Super króliczek! Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. Super króliczek! Trzeba przełożyć rurki przez górne otwory. Dobrze, ale jak znaleźć te otwory? Musimy się postarać. Skautka nigdy się nie poddaje. Druhna drużynowa będzie z nas bardzo dumna, kiedy zobaczy, jak rozbiłyśmy namiot. Mam rację, skautko Ruby? Oczywiście, skautko Valerio. O nie! Komar Maxa znowu się zbliża. Co to za dziwne dźwięki? Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. Popatrz, Ruby, znalazłam otwór na rurkę. Świetnie, teraz spróbuję znaleźć drugi. O, mnie też się udało. Alarm, alarm, niebezpieczeństwo. 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 Super króliczek! Gotowe, to był już ostatni śledź po mojej stronie. Jak sobie radzisz, skautko Valerio? Za chwilę skończę, skautko Ruby. Przyjrzyjmy się teraz naszemu pięknemu namiotowi. Nie wygląda tak jak na rysunku. Sprawdź, może pominęłyśmy któryś z punktów instrukcji? Nie, trzymałyśmy się wskazówek. Rurki są na swoim miejscu, a wszystkie śledzie są solidnie wbite w ziemię. Do czego służy ta linka? Zapomniałyśmy o niej. Instrukcja mówi, naciągnij mocno linkę z tyłu namiotu, aż będzie napięta. Następnie użyj młotka do wbicia śledzia w ziemię. No to zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, ciągnij. To jest trudniejsze niż myślałam. O nie, Max, nie zbliżaj się tu. Napracowałyśmy się, żeby rozbić namiot. Valerio, udało się! Wszystko gotowe! Sama nie dałabym sobie rady. Pomógł mi super króliczek! Super Max rusza na ratunek. Nie mogę się doczekać, Ruby, kiedy ustawimy nasz cyrk. Zrobimy z Emilki gwiazdę. Nazwiemy ją Niewiarygodna Emilka. Szybszy od pędzącej karetki, silniejszy od wielkiego krzyczącego goryla. W co się bawi Max? O,
udaje, że jest super królikiem. To jego ulubiona audycja radiowa. To super króliczek! Chodź, Luizo, poszukajmy zabawek do naszego cyrku. Super króliczek potrzebuje pomocy, wie, że zawsze może liczyć na swojego przyjaciela. Słonik! Ale oto kolejna pilna sprawa czeka na super króliczka! Znalazłyśmy klauna do naszego cyrku? Tak, a małpka zastąpi nam orkiestrę. Ten mówiący miś będzie naszym tańczącym niedźwiedziem. Jestem miś. A niewiarygodna Emilka będzie wspaniałą akrobatką. Tak, musimy tylko znaleźć dla niej wierzchowca. Może na dole znajdziemy coś bardziej odpowiedniego. Super króliczek? Audycja się skończyła. Możesz już zdjąć kostium super króliczka. Luiza i ja będziemy bawić się w cyrk na podwórku. Chcesz być naszą widownią? Będziesz się świetnie bawił. Super króliczek! Ach, ci młodsi bracia. Popatrz, śliczny czerwony słonik. Nasza niewiarygodna Emilka zostanie treserką dzikich zwierząt. Możemy zacząć przedstawienie. Najwspanialsze na świecie. Super króliczek? Słonik? Niewiarygodna Emilka będzie tresować dzikiego czerwonego słonia w tej wielkiej klatce. Panie i panowie, króliki w każdym wieku, witajcie we wspaniałym, słynnym cyrku Rubi i Luizy. Na tej arenie najlepsi klauni będą rozśmieszać was do łez. A na tej arenie wystąpi grająca małpka. Słoń ma być na centralnej arenie z niewiarygodną Emilką. Emilka będzie na nim jeździć w wielkim finale. Super króliczek! Przebierz się, Max. Teraz bawimy się w cyrk. Rubi, już czas na występ tańczącego niedźwiedzia. Wystąpi przed państwem słynny tańczący niedźwiedź. Jestem miś. Słonik! Max, to świetny pomysł.
Jaki świetny pomysł. Max chce, żeby niewiarygodna Emilka i czerwony słoń wystąpili na trapezie. To naprawdę świetny pomysł. Dziękuję, Max. Niech klauni występują, a orkiestra gra, braciszku. A my przygotujemy trapez. Króliki w każdym wieku, niewiarygodna Emilka i jej dziki czerwony słoń pokażą teraz mrożący krew w żyłach numer. Bez siatki zabezpieczającej. Słonik! Super króliczek! Bardzo prosimy o zachowanie ciszy. Wstrzymajcie oddech. Cyrk Rubi i Luizy ma zaszczyt przedstawić niewiarygodną Emilkę i jej dzikiego czerwonego słonia. Lubi ich świat, Max i Ruby.